Hejka, witaj na moim kanale. Jeśli tak jak ja nie zaopatrzyłeś się w tym roku w bezglutenową przyprawę do piernika, to zachęcam do samodzielnego jej przygotowania. Ja akurat mam w domu większość składników, więc wykonanie przyprawy korzennej zajmie mi dosłownie kilka minut. Wspomnę tylko, że jeśli nie masz którejś z przypraw, to można ją pominąć. Ważne, by jednak większość przypraw znalazła się w mieszance, a zapach piernika na pewno będzie wyczuwalny. Mój zestaw to cynamon, kolendra, czarny pieprz, goździki, imbir, gałka muszkatołowa i anyż. Często dodaje się też kardamon, jak opominałam, możesz dodać 1,5 łyżeczki. Zaczynam od gałki muszkatołowej, wkładam ją do woreczka i rozbijam na mniejsze części tuczkiem do kotletu, ponieważ gałka jest dosyć twarda i obawiam się, że młynek mógłby nie dać sobie z nią rady w całości. Także biorę dwie kulki, jeśli używasz już zmielonej gałki muszkatołowej, to dodajemy jej 1,5 łyżeczki. Dodaję anyż, u mnie też w całości, jeśli mielony to 1 łyżeczka. Dokładam 1 łyżeczkę goździków i 0,5 łyżeczki kolendry i mielę przyprawy na proszek. Ok, i tak wygląda moja przyprawa na ten moment. Zmielę ją jeszcze przez kilka chwil na jeszcze drobniejsze cząstki. Ok, i gotowe. Zapach unoszący się w kuchni jest już super intensywny. Przesypuję zawartość młynka do miseczki i dokładam resztę przypraw, czyli 5 łyżeczek cynamonu, 2 łyżeczki imbiru. Mój imbir trochę się zbrylił, więc uzupełniłam moje poprzednie 2 niepełne łyżeczki i 0,5 łyżeczki czarnego pieprzu. I jak wspomniałam wcześniej, można dodać jeszcze 1,5 łyżeczki kardamonu. Ja jednak go nie dodaję. Pozostaje mi porządnie zmieszać przyprawę. Przekładam ją również do szczelnie zamkniętego słoiczka, by zachowała swój intensywny zapach. I mam gotową przyprawę do świątecznych wypieków, na pewno na jeden rok, a może nawet wystarczy jeszcze do przyszłego. Jeśli mój przepis Ci się spodobał, zostaw lajka, zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi przepisami. Zostaw komentarz i do zobaczenia w kolejnym wideo o przepisie. Pa, pa!